Dziś nie będziemy rozmawiać o tym, co robić, żeby być charyzmatycznym. O tym nagrałam oddzielne wideo. Dziś porozmawiamy o tym, co trzeba przestać robić, żeby tą swoją charyzmę zachować. Jak zobaczycie, internet jest wypełniony informacjami na temat zachowań charyzmatycznej osoby. Co robić, żeby zwiększyć swoją charyzmę? Ale w ogóle nie ma informacji o tym, co trzeba przestać robić i jakie codzienne zachowania niszczą charyzmę osoby i dyskwalifikują je z ligi charyzmatycznych osób. Błędy, które dla Was przygotowałam, większość osób popełnia codziennie. No i oczywiście takie największe faux pas, które miażdżą charyzmę, zostawiłam na sam koniec, więc oglądajcie do końca. I tak zacznijmy. Błąd pierwszy. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Wasz przyjaciel prosi Was o wykonanie dla niego jakiejś usługi, na przykład odebrać go z lotniska. Wy przyjeżdżacie na lotnisko, on do Was uśmiecha się, mówi Wam dziękuję bardzo, a Wy mu mówicie... Nie ma za co. I to nie ma za co słyszę codziennie, słyszę regularnie. Na każde dziękuję, nie ma za co, nie ma za co. I osobiście czuję się trochę dyskomfortowo, ponieważ doceniam osobę, chcę jej podziękować, chcę ją uznać, a ona to moje uznanie odrzuca. Zamiast tego, żeby przyjąć to podziękowanie, bo faktycznie coś wykonaliście jakąś usługę, Wam należy się to podziękowanie, to nie jest tak, że nic wyjątkowego nie zrobiliście i ten przyjaciel też czuje się wtedy trochę dziwnie, no bo zrobiliście coś faktycznie dla niego, on Wam chce podziękować, a Wy nawet tego podziękowania nie chcecie przyjąć. A co na to, żeby zamiast nie ma za co powiedzieć... Cała przyjemność po mojej stronie, albo bardzo mi miło było dla Ciebie to zrobić. Tak mówimy do bliskich osób, do przyjaciół. Jeżeli osobę nie znamy, ja również nie mówię nie ma za co, bo faktycznie coś zrobiłam i należy mi się to podziękowanie, ja to przyjmuję. Jeżeli przytrzymałam komuś drzwi w sklepie, czy coś upadło, podniosłam to osobie, osoba mi mówi dziękuję, ja zazwyczaj po prostu uśmiecham się, kiwał głową, albo jak mam większy humor, to mówię, a proszę bardzo, żeby jednak to podziękowanie przyjąć. Drugi błąd wynika trochę z pierwszego, nie przyjmowanie komplementów. Tutaj zazwyczaj to dotyczy kobiet. Na pewno zdarzyła się Wam taka sytuacja, kiedy chcecie kogoś skomplementować, bo faktycznie ta osoba bardzo ładnie wygląda i mówicie coś w stylu, bardzo ładnie wyglądasz dzisiaj w tej sukience. A osoba w odpowiedź, no coś Ty, przestań, przecież to jest stara sukienka kupiona w lumpeksie za 10 zł, co Ty gadasz? Ja raz miałam taką sytuację, jak powiedziałam kobiecie, że bardzo ładnie wygląda, ona wręcz mnie trochę zrugała, jeżeli to jest dobre słowo po polsku, że jaka ona jest straszna, jak u niej starczą włosy, jak ona jest nieumalowana, niewyspana i w ogóle. I powiem Wam szczerze, że bardzo zepsuła mi ten humor, bo faktycznie mi się podobała i ta sukienka, i to jak ona wygląda. Więc nieumiejętność przyjmowania komplementów, nieumiejętność odpowiedzenia, że dziękuję, dziękuję, miło mi, a od razu odrzucania, odpychania również zabierają Was bardzo dużo od tej Waszej charyzmy. Błąd trzeci. Krytykowanie osoby w otwarty sposób. Czyli można tutaj powiedzieć, jeżeli ktoś mówi, że popełniłeś tutaj błąd, albo jeszcze gorsze, schrzaniłeś to, od razu osoby stawia w takiej opozycji do Was, wy stajecie się wtedy takim napastnikiem i nawet jeżeli osoba popełniła błąd, ona wie, że będziecie ją atakować. I zamiast tego, żeby kogoś skrytykować, bo widzicie, że faktycznie coś tutaj się nie zgadza, można powiedzieć... Wydaje mi się, że tutaj jest jakiś błąd. Czy mógłbyś razem ze mną na to popatrzeć? Albo wydaje mi się, że tutaj coś się nie zgadza. Możemy razem na to popatrzeć? I wtedy osoba zamiast oponenta, takie, która jest gotowa do walki i gotowa jest od razu wszystko odrzucać, ona jest Waszym sprzymierzeńcem, staje po Waszej stronie i patrzy i faktycznie może tam coś się nie zgadza, ale często są takie sytuacje, że jak razem na to popatrzycie, to się okazuje, że ta osoba miała rację, to Wy nie mieliście racji. Stawcie like, jeżeli to, co mówię, Wam się podoba. Subskrybujcie kanał, żeby być bardziej charyzmatycznymi, no i oczywiście podzielcie się tym wideo ze swoimi znajomymi. A tymczasem błąd czwarty. Nie przedstawianie się grupie osób. Tutaj mam na myśli, kiedy jest towarzystwo, rozmawia grupa ludzi i Wy do nich podchodzicie. I zamiast tego, żeby się przedstawić, to stajecie z boku, patrzycie, to patrzycie nieśmiało w sufit, to patrzycie w podłogę i czekacie, aż ktoś Was zagada, ktoś Was zauważy. Wtedy charyzma spływa po Was niczym woda po kaczce. Zero z Waszych charyzm. Zamiast tego trzeba podejść, uśmiechnąć się. Jeżeli ludzie rozmawiają, trzeba powiedzieć, przepraszam, że przerywam, ale chciałam się przedstawić. Z uśmiechem przedstawić się, uścisnąć ręce i dołączyć, tak można powiedzieć, naturalnie, płynnie do tego towarzystwa. Następny błąd wynika z poprzedniego, nie przedstawiania się, czyli tutaj nie przedstawianie towarzyszącej osoby. Na pewno zdarzyła się Wam taka sytuacja, kiedy idziecie ze swoim przyjacielem po ulicy, on widzi znajomych, znajomi dołączają, oni zaczynają rozmawiać, a Wy nie wiecie, co macie ze sobą zrobić. Czujecie się bardzo niekomfortowo, bo ani śmiać się ze wspólnych żartów, ani gdzieś odejść, ani podsłuchiwać. I oczywiście również ten Wasz przyjaciel traci na charyzmie, bo co on powinien zrobić? Powinien od razu przedstawić Was swoim znajomym, a znajomym przedstawić Was, żeby wszyscy czuli się komfortowo. Błąd szósty. Obgadywanie ludzi, zwłaszcza wspólnych znajomych. Bardzo często kusi, żeby
znaleźć takie wspólne flow, żeby się pośmiać, żeby nawiązać z kimś łatwiej rozmowę, to najłatwiej jest obgadać wspólnego znajomego. Natomiast wtedy tracicie charyzmę na maksa, do końca i na zawsze, ponieważ charyzmatyczna osoba nie obgaduje innych i nie plotkuje. I osoba, z którą rozmawiacie, myśli sobie, dzisiaj on obgaduje mojego kolegę, a jutro będzie obgadywać mnie. I ostatni, najważniejszy błąd. Przed wystąpieniem publicznym, czy przed jakąkolwiek aktywnością, którą macie wykonać przed ludźmi, umniejszania sobie i krytykowania siebie. Coś w stylu, bardzo się stresuję, mam spocone ręce, w ogóle nie umiem mówić na kamerę, nie umiem mówić przed ludźmi, nie umiem śpiewać i nie opowiadać żartów. Nawet jeżeli to jest prawda i uważacie, że słoń wam na ucho nastąpił, nie umiecie śpiewać i nie nadajecie się do wystąpień publicznych, to dlaczego to mówić? Czemu nie zacząć od czegoś, co podbuduje waszą charyzmę, nie od tego, co zniszczy ją, tylko coś w stylu, że jestem przekonana o tym, że znacie tą piosenkę, uwielbiacie ją i z łatwością mi podśpiewacie. Albo to, co wam za chwilę powiem, sprawi, że będziecie się czuli bardzo dobrze, żeby ludzi bardziej podbudować, podbudowując również siebie. Często jest tak, że mówimy o sobie tak negatywnie i krytykujemy siebie, bo inaczej nie umieliśmy. W taki sposób byliśmy wychowywani. To są nasze nawyki, to są nasze przekonania. A dlatego, żeby ich zmienić, zapraszam Was do obejrzenia kolejnego wideo, jak zmienić nawyki i zmienić swoje życie.